Witam na pomeczowej konferencji prasowej. Po meczu, w którym to Sokół Ostróda po dogrywce wygrał w 1.32 Puchary Polski ZKS Stalowa Wola. O krótki komentarz poprosimy obydwóch trenerów. Na początek trenera zespołu gości, pana Jusza Gerka. No cóż, wygrał zespół, który potrafił strzelić tą jedną bramkę więcej. No myślę, że widać było, że oba zespoły w tej dogrywce szczególnie postawiły na to, że chcą strzelić tą zwycięską bramkę i tak to się, powiedzmy, rozgrywało. No szkoda, bo my mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Gospodarze potrafili wykorzystać swoją sytuację, wynikającą no, tym bardziej z naszego błędu, dlatego tak bardzo przykro tej sytuacji, no ale takie życie, taka jest piłka. Gratuluję gospodarzom. Dziękuję bardzo. A teraz krótki komentarz na gospodarzy. Pan Karol Szweda. Na pewno był to dla nas bardzo ciężki mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdża nasz zespół, który jest z wyższej ligi, jest dobrze zorganizowany, który ma też zawodników o potencjale troszeczkę wyższy. Natomiast staraliśmy się tutaj od początku meczu narzucić troszeczkę swój styl. Chcieliśmy się utrzymywać przy piłce, chcieliśmy tutaj piłkę szanować. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jakieś niewymuszone straty mogą spowodować zagrożenie pod bramką. I zespół to realizował bardzo dobrze. Zdobyliśmy bramkę na 1-0 i myślę, że w tej pierwszej połowie ta gra wyglądała bardzo dobrze. W drugiej połowie na pewno troszeczkę daliśmy inicjatywę gościom i tutaj staraliśmy się przede wszystkim dobrze zabezpieczyć swoją bramkę. No cóż, w ostatniej sekundzie meczu tracimy bramkę na 1-1, dogrywka, która była pełna emocjonujących sytuacji. Zarówno tej goście stworzyli sobie 100% sytuację, którą nie wykorzystali i tutaj w końcówce my też sobie stworzyliśmy sytuację po błędzie i zdobyliśmy bramkę na 2-1. Dowiedzieliśmy wynik do końca. Jestem bardzo zadowolony ze swojego zespołu. Duże zaangażowanie, determinacja, wiara, zwycięstwo, pewność siebie na boisku, ale też pokora przed przeciwnikiem i cieszymy się, cel został osiągnięty i czekamy na kolejne błędy. Dziękuję. Tak, mam pytanie do trenera gości. Jak na tle drugoligowej Stali Stalowa Wola ocenił pan trzecioligowca z Ostródy? Wiem, że potraktował pan puchar na poważnie, wystawiając chyba najmocniejszy obecnie skład. Jak by pan to ocenił? No, tam trochę, powiedzmy, brakuje nam zawodników, bo chociażby nasz najlepszy napastnik nie przyjechał, Gębalski. Ale ja mówię, no jak się człowiek podejmuje pracy i przyjeżdża na mecz, to trzeba po prostu przez szacunek dla przeciwnika, dla rozgrywek potraktować to bardzo poważnie i tak to uczyniliśmy. Natomiast wiadomo, no puchar rządzi się swoimi prawami. Niejednokrotnie przypomnę drogę błękitnych Stargard, to było chyba 2 czy 3 sezony już temu, gdzie eliminowali po kolei drużyny z ekstraklasy. To są specyficzne rozgrywki i do tego trzeba być dobrze przygotowanym. No, swoje atuty zdecydowanie lepiej potrafiła wykorzystać drużyna gospodarzy, dlatego dzisiaj no, odniosła ten sukces. Pytanie do trenera z Ostródy. Ostatnio w meczu z Polonią zmienił pan dwóch napastników. Tym razem zachował pan na boisku Kamila Zaleskiego, który przesądził. Skąd miał pan nosa, że akurat Kamil przesądzi ten wynik? Czy akurat taka była sytuacja. Zauważyliśmy, że troszeczkę daliśmy inicjatywę w środkowej strefie boiska. Chcieliśmy też zrobić zmiany, aby tę strefę zagęścić. Zostawiliśmy na boisku Kamila Zaleskiego, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że goście będą atakowali troszeczkę intensywnie. My chcieliśmy tutaj mieć zawodnika z przodu, który ma predyspozycje szybkościowe i też taka była decyzja, jak się okazało, trafna. A jak pan oceni przygotowanie kondycyjne naszych dzisiaj 120 minut? Ale jednak w końcówce to my przechyliliśmy szale na naszą korzyść. Tutaj o to przygotowanie się nie martwiłem, pomimo tego, że te treningi w tym tygodniu były bardzo ciężkie. Tak naprawdę sobota to był taki jedyny dzień, gdzie troszeczkę te obciążenia były mniejsze, ale tak jak powiedziałem, my się przygotowujemy do ligi. Tutaj jakby puchary nie są naszym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o intensywność i objętość pracy. No, cieszymy się, że akurat nasi zawodnicy poradzili sobie bardzo dobrze. Kibice pomogli w odniesieniu zwycięstwa, bo takiego dopingu chyba jeszcze za pana kariery tutaj w Ostródzie nie było. Oczywiście kibice cały czas starają się nam pomagać w tych meczach. Oczywiście dzisiaj było dużo dramaturgii w tym meczu, to też poniosło gdzieś troszeczkę te trybuny tych kibiców i cieszymy się z tego bardzo. Życzymy sobie, żeby w każdym meczu był taki dobry. 25 na Narodowym Stadionie losowanie. Kogo by pan chciał wylosować z drużyn z Ekstraklasy z zeszłego sezonu? Dla mnie to nie ma znaczenia. No, kogo nam przydzieli los, trzeba wyjść na boisko, trzeba wykonać swoją pracę. To co powiedziałem, losowanie, na to wpływu nie mamy. Wpływ tylko na to, co będzie się podziało na boisku i to wszystko. Yeah.
Mogę się przytelę? Dziękuję.